Trigger warning. Dzisiejszy odcinek na pewno nie jest najlepszym odcinkiem dla algorytmu i mogą paść tutaj słowa, które kogoś mogą urazić. Użyte są one jednak jako cytat, są osadzone w kontekście i służą w aspekcie historycznym. Nie są naszym punktem widzenia, więc wyluzujcie i ostatecznie kochajcie się. Ola Dąbrowska se w Polsce mieszka. Białą ma ta. myszka bambyszka. Jezus Maria. Nie, nie wiedziałem, jak Irem zrobić. Ta mała weszka. Ta mała weszka, o, to by pasowało. Dzień dobry, witamy serdecznie, papiery rozwodowe podcast Ola i Maciek, jak już wspomniałem, tę pierwszą, ten drugi to ja. I dzisiaj sobie porozmawiamy. Ola i ten drugi. To Ola jest i ten, ten podcast, drugi. właśnie. I dzisiaj który sobie porozmawiamy. O w sumie dosyć takim mocnym temacie, który. Dosyć też polaryzuje Polaków i który jest, ciągnie się z, przez nasze całe życie właściwie, który określa nas też jako naród, bo bardzo często jesteśmy w ten sposób określani ze względu na różne rzeczy, które się dzieją, a potem się okazuje, że wcale tak nie jest i że są to wyolbrzymione stereotypy, które my sami sobie gdzieś tam narzucamy i sami sobie. Mieliśmy, wiesz co, pamiętasz o ten odcinek, jak o Polsce rozmawialiśmy, nie? O, czym, o tym, dlaczego tutaj mhm. się fajnie żyje i tak dalej. To bardzo często wydaje mi się, że te przywary, które my mamy, to sami sobie często je tworzymy, mimo że nie do końca one są takie, jak nam się wydaje. Mhm. Dzisiaj temat rasizmu, który został wywołany trochę do tablicy ze względu na ostatnią wypowiedź niejakiej Lizy, czyli Ukrainki, która przyjechała do Polski i która no, ma czarną skórę. I która rzuciła rasistowskim tekstem w stronę swojej rywalki, z którą będzie walczyła na fejmie, tak? Na fejmie mhm. one walczą. I, I nagle wywołało to falę oburzenia. Mnóstwo kanałów komentarzy się za to wzięło, mnóstwo osób zrobiło z tego wszyscy newsa. Wszyscy to komentują, no tak. Wszyscy mówią, więc my też dołożymy tutaj swoje trzy grosze, związane z tym, jak my na to patrzymy, jak my to postrzegamy. Swoje trzy grosze też rzuciła Maja Staśko i o tym też opowiemy. Ale zacznijmy od początku. Skąd się wziął rasizm w Polsce? Otóż, kiedy Lech, Czech i Rus przyszli na tę ziemię, okazało się, że jednemu z nich pracę zabrał czarny imigrant. A konkretnie Lechowi. I się strasznie wkurwił. I, i to, jest, to jest origin rasizmu w Polsce. Prawda, to jest fakt historyczny. E, tak, więc ten rasizm to jest taka skom, skomplikowana dosyć mocno sprawa. Bo mm, wiadomym jest, no przynajmniej dobra, powiedzmy jak to było z naszej perspektywy, z perspektywy osób, które dorastały w tym kraju. Y, gdzie kiedy jesteś młodym chłopakiem, młodą dziewczyną, chodzisz sobie do szkoły czy też do przedszkola, no to pierwsze co dostajesz, to jest murzynek Bambo, nie? Mhm. Do czytania. Jana Brzechwy. Y, dostajesz też, y, nie wiem, margaryna Palma. Y, dostajesz. Koziołka Matołka, który też wśród ludów Afryki... Była margaryna z murzynkiem, się mówiło, że idziesz tak. do sklepu po margarynę z murzynkiem. Tak? No, albo, albo w ogóle ciasto murzynek. Nie? Ciasto murzynek, cieckie murzynki. Tak, było mnóstwo takich rzeczy i wiecie, do tej pory to nikomu nie przeszkadzało, bo ludzie nie podchodzili do tego, szczególnie ci empatyczni, ci ludzie, którzy jakby nie byli rasistami, oni nie podchodzili do tego rasistowsko. Dla nich to nie było rasistowskie określenie, to dla nich to było zawsze po prostu zwykłe określenie. Dopiero kiedy to zaczę zaczęło być używane jako rasistowskie i to jest też, dlaczego ja to rozumiem. Dlaczego ja rozumiem, że czarnym osobom przeszkadza to, że ktoś mówi właśnie w ten sposób do nich. Ja to rozumiem właśnie z tego powodu, że przez te lata w Polsce, gdzie było mnóstwo ludzi, którzy nie używali tego w rasistowskich konotacji, kiedy nie było to coś pejoratywnego, to... Yy... W pewnym momencie nagle to urosło do tych granic tego czegoś złego, bo ludzie używali to w sposób agresywny albo po to, żeby kogoś obrazić, albo po to, żeby komu komuś umniejszyć, umniejszyć tak. nie? I, i, i przez to to zaczęło mieć konotacje rasistowskie, mimo że na początku. Było to traktowane normalnie przez słownik, nikt z tym nie miał problemu. Telewizja mówiła w ten sposób, mówiły o tym media. E, ludzie się. No nikt nie miał jakby z tym problemu, z, z tym nazewnictwem. Bo to, nie, no, bo to nie, nie miało. Nikt nie miał problemu, bo nikogo nie dotyczył ten problem. I w Polsce. No, tak, oczywiście. Dlatego tak trudna jest rozmowa na temat rasizmu i tak duże jest niezrozumienie, chociażby które jest dobrze widoczne w przypadku. E, twoja twarz brzmi znajomo. I ja rozumiem zarówno jedne głosy i drugie głosy w tej sprawie, bo rozumiem głosy też tych osób, które, um, które uważają, że to w teorii nas to nie dotyczy. Z tym, że nas to dotyczy, bo jesteśmy częścią czegoś większego nie My jesteśmy częścią świata. Tak, ale nie, nie jesteśmy, jesteśmy częścią wydaje nam się, że nie jesteśmy częścią tego świata po prostu ale jesteśmy. Przez to, że jesteśmy połączeni ze sobą chociażby internetem, co powoduje, że jesteśmy ze sobą na maksa połączeni. Dlatego to nowe pokolenie e... jest bardziej świadome tego tak, wszystkiego. A, tak. dlatego mówię, ja, ja rozumiem też to, że te osoby, które krzyczą w tym, em, w tym konflikcie, o tym, że one nie mają nic złego na myśli, ale uważają, że nic złego się nie dzieje, kiedy ktoś na... pomaluje sobie twarz. twarzy. Na tej zasadzie. Je, ja, ja, ja jestem wiem, o... tolerancyjny, tak. jak mogę, ale. Znaczy, no nie do końca, to jeszcze jest coś innego, ale ja jestem w stanie zrozumieć, o co Chodzi, natomiast no, to jest bardzo wąskie patrzenie. To jest patrzenie z, tylko na swoje własne pole, na swoje własne potrzeby. To jest takie klapki na oczach no, takie końskie. Tak, ale one wywodzą się też właśnie tak, jak powiedziałaś, z tego, że my nie mieliśmy tej kultury nigdy. My nie mieliśmy nigdy. No tak, jesteśmy białym krajem pośrodku właściwie z, jeszcze do niedawna. Bardzo białego kontynentu, tak. yy, gdzie no, to było dla nas czymś mega egzotycznym. I oczywiście, żeby nie, była jasność, to, że używamy zwrotów biały, czarny i tak dalej, wiadomo, że jest jedna rasa, ludzka rasa, i te wszystkie naszywki, które nosiły moje koleżanki. Y, y, koleżanki, pankuwy, granżówki, i tak dalej w liceum. Wykopmy rasizm ze stadionów, było jeszcze. Y, jasne, to, to, to jest wszystko oczywiste. Tylko mówimy tutaj o jakby fakcie historycznym, żebyśmy mieli jakieś zrozumienie, skąd to się wzięło. U nas nie było tej kultury nigdy, bo my nie mieliśmy takich mniejszości. Mniejszości które imigr imig imigranckich, które przybywały do nas tak jak przybywały w Stanach Zjednoczonych, mm -hmm. wbrew własnej woli. Oni nie przybywali tam, żeby odkrywać nowe lądy, e, tylko byli porywani w Afryce przez, kurwa, białych panów, e, którzy się tam panoszyli i którzy traktowali e, ludzi jak własność. I dlatego my tego nie mieliśmy w Polsce. U nas, jeżeli ktoś był czarny, to było to tak bardzo egzotyczne. My nie byliśmy kolonizatorami, no to też no, jest... No, kunta Kinte, to jedyne, co... Nasza kolonia <laughs> ale e, mogliśmy mieć kiedyś Madagaskar. E, nie byliśmy kolonizatorami, nie byliśmy jak Francja, nie byliśmy jak Holandia, nie byliśmy jak Portugalia, jak Hiszpania Brytania. i przede wszystkim Wielka Brytania. I te wszystkie kolonie, które powstawały w Stanach Zjednoczonych, niewolnicy, to było setka lat niewolnictwa, setki lat niewolnictwa, to było sprowadzanie ludzi i traktowanie ich jak zwierząt, więc ja się absolutnie nie dziwię, że gdzieś tam w Stanach ludzi się o to oburzają, że tam jest to nie do pomyślenia, żeby kogoś nazwać w tej chwili n-wordem tak zwanym. Zresztą, widzicie, to określenie, o którym powiedzieliśmy wcześniej, ten mu murzyn, który jest, który się niektórym, niektórzy się zastanawiają, dlaczego tak nie wolno mówić, przecież oni nie mają niczego rasistowskiego mm. na myśli. Ja rozumiem, że nie mają rasistowskiego na myśli, ale jeżeli ktoś sobie tego nie życzy, to po prostu może tego nie róbmy. No bo tak, no bo ktoś sobie nie życzy, żeby do niego mówić w ten sposób. No to... Po prostu tego nie rób i tyle, no i wszyscy będą szczęśliwi. Nie musisz używać tego słowa. No, po tak, co? no to jest, to jest tak, jakby o Polakach na przykład od zawsze, powiedzmy, w Stanach mówiono cebulaki, że to było tak ogólnie przyjęte i na przykład nam to przeszkadza. No po tak, latach. Bo Możesz mieć dystans do tego i w ogóle nie Ale nie, nie, nie. nie, nie, nie. Ja problemu. mówię, że gdyby tak nas nazywano, no, po prostu, mówię, tak, tak. Że, że to jest przyjęte, tak jest przyjęte i ni dla nikogo to nie jest y nic dziwnego. Tak się mówi na przykład y o Słowianach, powiedz. Tak? No tak, tak, No więc jeżeli... Albo złodzieje. To, no słuchajcie. No. Jeżeli nam to nie odpowiada... Także złodziej jest już pejoratywne. Ale ja już nie mówię o nie? tak. Ja mówię jakieś inne słowo, no wymyśliłam sobie tego cebulaka, ale to może być cokolwiek, no, to no może ja, być jakiekolwiek. Ja już się mówi white cracker. Słowo, no. Ale ja nie mówię w takiej kontekście obraźliwym. Po prostu mówię jakiekolwiek słowo, które przestaje danej grupie odpowiadać. No to jeżeli danej grupie to słowo przestaje odpowiadać, to wydaje mi się, że to oni mają najwięcej do powiedzenia. W związku z tym, czy chcą, czy nie chcą być tak nazywani. Ale to Włosi mogliby się przepierdalać o to, że nazywa się ich włochami. Przecież. To jest... Dla nas to nie jest nic negatywnego, bo przecież chodziło o to, że byli oni tak bujnie upierzeni. A tak naprawdę tak sobie ludzie myślą, nie? że to o to chodzi. A tak naprawdę chodzi o Wołoch, Wołochów. Jakby ktoś się pytał. Ale dobra. Wracając jednak do tego. Wspomniałem tutaj o tym, że no jest ten n-word na przykład w Stanach i kiedyś było to popularne, że ludzie tak do siebie mówili, szczególnie raperzy. W pewnym momencie mieliśmy białych chłopaczków próbujących udawać czarną kulturę i... Próbujących się wmiksować w to i być no, bardziej czarni niż, ni, niż sami czarni. I to nie wychodziło, po prostu, bo to wyglądało komicznie. Przykłady są na przykład w The Wire. W The Wire to widać, szczególnie w drugim sezonie, jest to fajnie nacechowane i pokazane gdzieś, jak, jak to wygląda głupio. Tylko, że tam to określenie jest jednak czymś negatywnym. U nas tamto określenie, dlatego jak ktoś porównuje, że no, skoro nie mówisz N-word, to też nie powiesz. Murzyn o kimś, prawda? Tylko to nie, nie jest jednoznaczne ze sobą, bo u nas to określenie kiedyś nie było nacechowane czymś negatywnym i nie dotyczyło negatywnych rzeczy, które się działy w społeczeństwie. Widzisz, ja też rozumiem osoby czarnoskóre, które mieszkają u nas w Polsce i którym przeszkadza sporo rzeczy i, i mówią o tym, że, no słuchaj, no nie określaj mnie na podstawie koloru mojej skóry i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony na przykład czasami wygadują jakieś kurwa głupoty w stylu, że to jest ich dziedzictwo kulturowe, na przykład war robienie warkoczyków. I nie można robić warkoczyków, nie płacąc czarnej osobie. Był taki wywiad. Był taki wywiad. Był taki wywiad, który, no, wiadomo... Odbił się dosyć szerokim echem zresztą. I to po roku chyba, od kiedy on został przeprowadzony. Tak, y tak, tak. tak Stanowski go, go wygrzebał, wygrzebał i omawiał u siebie... No, wiadomo, że Krzysztof Stanowski też nie jest błyszczącym przykładem takiej typowej tolerancji i zrozumienia pewnych problemów, tylko jest parę rzeczy, które bierze po prostu na chłopski rozum gdzieś i wydają mu się całkiem logiczne, i bardziej ma no, niekiedy takie prawicowe poglądy, jeżeli chodzi o tego typu aspekty. Nie, więc on też nie jest tutaj wyrocznią żadną natomiast no mimo wszystko jednak był to niefortunny wywiad ale ogis z którą wtedy ten wywiad był przeprowadzony ona przeprosiła po tym wywiadzie ona hmm. potem też powiedziała że że ja, też przeprosiła ale ona powiedziała też po tym że ona była wtedy bo po jakimś czasie chyba to tak no to było rok później tak. wygrzebane ona wie że ona była wtedy młoda niedoświadczona wiesz nasłuchała się pewnych rzeczy i nagle została Wzięta. W rozmowy jako ekspertka od tematu, gdzie, gdzie no ekspertką nie była, więc z tego wyszły jakieś takie po prostu dziwolągi różne. No tak, bo my nie znamy tej kultury, my nie, nie wiemy, co tam się działo. Ludzie, którzy są odmiennego koloru skóry, oni też próbują się dowiedzieć coś o swoich korzeniach, hmm. o rzeczach, które są związane z ich rodziną. I nagle się okazuje, że tam jest dużo grubiej, niż nam się wydaje. My do tego tak nie podchodzimy. Nas strasznie na przykład wkurwiło, że Mike Tyson kiedyś coś tam powiedział... Porównał, Chciał kupić gołębie. Nie, coś porównał powstanie warszawskie do, do lat niewolnictwa, że powstanie warszawskie to było nic, ta cała okupacja w stosunku do tego, co było, jeżeli chodzi o niewolnictwie. I tutaj wyszła ignorancja w dwie strony. Bo z jednej strony ci, którzy się bardzo oburzyli jego słowami... Absolutnie nic nie wiedzą o, ty, o tej kulturze i o tym, co się działo wtedy w tamtych czasach, a on z kolei popisał się absolutną ignorancją w stosunku do tego, co się działo w Polsce w tych czasach wojny, w czasach okupacji, w czasach Powstania Warszawskiego. Dla niego to było no po prostu no jakaś bitwa, jakaś wojna i tyle, trwająca parę lat, a tutaj paręset lat, no paręset, no tam ponad 100 lat trwająca niewola czarnych osób, które były wywożone, zabijane, traktowane jak bydło, gwałcone i tak dalej. Więc tutaj należy zrozumieć też jedną i drugą stronę w tym wszystkim, nie? Kwestia tego, że my mamy problem w naszym kraju z tego typu rzeczami, właśnie z tym blackface'em, twoja twarz brzmi znajomo, z tym, że niektórzy się absolutnie o to oburzają, a niektórzy mówią, no i przecież co z tego, przecież nikt nie chce tutaj nikogo ani obrazić, ani skrzywdzić i tak dalej, wynika raczej z tego, z niewiedzy, mhm. z niewiedzy dotyczącej tego, co się działo dookoła i, bo nam to nie przeszkadza, u nas, jeżeli ktoś był czarny, nigdy nie był prześladowany, przynajmniej nam się tak wydaje, że nigdy nie był prześladowany, a na pewno nie był na taką skalę prześladowany, jak to było w Stanach Zjednoczonych, mm -hmm. gdzie i te prawa były, i Rosa Park, i Emmett Till. No były, historia jest usiana trupami, krwią i strasznymi tragediami. I to, no, chcesz... W Polsce były inne mniejszości, które doświadczyły tak, to, to, z, z, ucisku jak i Jak najbardziej. I, i zbrodni i właśnie i getty i spychania do no właśnie, do, do swoich własnych zamkniętych komun, w których byli naznaczani. Więc oczywiście, no, my, mamy swoją historię znaczy niechlub, w niechlubną. No. To była nie Polska, tylko pod zaborem ale, nazistowskim, nie? Tak, ale chodzi mi o to, że my też znamy takie sytuacje. Aczkolwiek sprawa, sprawy ksenofobiczne Sprawy antysemickie też nie są nam obce i to z wielu powodów. No, różnie ludzie podchodzą do e, tego typu sytuacji. Natomiast e, to, co chciałem powiedzieć, lata 90. u nas w Polsce cechowały się tym, że zaczęły się pojawiać ruchy neonazistowskie. E, mm -hmm. i... Pojawiały się właściwie, to, to byli po prostu kretyni, którym się nudziło i którzy myśleli, że wchodzą w jakąś ideologię, tak naprawdę nie znając kompletnie tej ideologii, myśląc, że jeżeli sobie gdzieś tam e, krzyż celtycki przyczepią, albo co niektórzy kurwa, odważniejsi, swastykę, bo był też taki moment, że może mnóstwo nosiło swastykę. Że jakaś tu swastyka tak. była, e, gdzie była totalnie zapominana historia i tego, że t, halo kurwa, ale to jednak, e, jeżeli ktoś nosił swastykę w tym kraju, f, to się do niego strzela, strzelało i, e, i nie powinno być z tym żadnego problemu. No to było mnóstwo takich ruchów neonazistowskich wtedy no, lata 80-90, nie? Wtedy był też początek tego punk rocka e, i no i to byli punki kontraskini. i jedni byli idiotami często i drudzy byli często idiotami, bo żaden z nich nie znał tej subkultury, w którą wchodził. No i zaczął się rasizm e, wtedy. Zaczęła się nietolerancja, tylko nie było przeciwko komu tego rasizmu skierować tak na dobrą sprawę, bo my nie mieliśmy e, Czarnych osób czarnoskórych nie mieliśmy u nas w kraju właściwie. Było bardzo mało osób, które przyjeżdżali, to byli studenci jacyś, którzy przyjeżdżali uczyć się medycyny, albo bardzo często medycyny. Ja spotykałem mm. strasznie dużo studentów z czarnoskórych, którzy przyjeżdżali właśnie uczyć się medycyny z Afryki. To byli. Politycy, też. Najpopularniejszą czarnoskórą osobą w Polsce wtedy był prezenter Radia RMFFM. To pamiętam. Nie pamiętam jak on się nazywał, ale był prezenter Radia RMFFM. Myślałam, że pan, który wystąpił w klipie do Makumby, albo pan, który wystąpił w klipie u Aleksandra Kwaśniewskiego. No i to jest kolejna rzecz. To na przykład taki Makumba w tej chwili by nie powstał. Nie powstała taka piosenka. No na pewno nie. Miała... Ale, ale widzisz, też Big Cytz nigdy nie miał. On chciał właśnie obśmiać to że Polacy są rasistowscy. Nie chciał obśmiać koloru skóry tego gościa, tylko obśmiać te przywary polskie i te stereotypy, o których my myślimy, myśląc o czarnoskórych osobach, nie? I to robił Bikcyc. I to robił właśnie Kwaśniewski też. Kwaśniewski wykorzystał sobie, ej, co będzie, jeżeli do piosenki Disco Polo, ole, olek, wsadzę czarnoskórego gościa i dam Synki mu koszulkę wyborczej. z orzełkiem jeszcze. Tak. Nie? wyborcza. Tak, więc była piosenka wyborcza pokazująca no patrzcie, ja jestem nowym prezydentem, takim bardziej oświeconym, bo pozwoliłem czarnemu kolesiowi wejść na scenę razem ze mną, nie? Był Oli Sadeba, którego rzucano bananami? Był, był. To, y, to kiedy były chyba mecze Polonii-Warszawa. On wtedy grał w Polonii-Warszawa. Pamiętam. Y, ale to wiesz, to nie tylko w Polsce. To we Włoszech to było bardzo popularne, że rzucano bananami w czarnoskórych zawodników. Okay. Nie? To, 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 to nie, nie jest tylko Polska. Y, tylko ja mówię o Polsce myślę rzeczywiście... Ja myślę o takich rzeczach, mam od razu ciary. W sensie, to jest tak dla mnie takie oderwane no jest i oderwane. przerażające, że... Bo ja myślę o Polsce, wiesz, właśnie z perspektywy tych lat 90. kiedy y, jak Andrzej Mleczko miał taki rysunek, e, e, że idzie, że, że właśnie, mamo, patrz, murzyn. E, był taki rysunek, że ten czarny gość poszedł nad rzekę. I złowił złotą rybkę i mówi, spraw, żeby tym chujom się nigdy nic nie udało, żeby każda ustawa nie przechodziła, żeby mi się auto psuło i tak dalej, i tak dalej. Że Polsce niby, nie? E, że to wszystko przez to, że jesteśmy rasistami. Okay. E, gdzie No właśnie, widzicie, to nie jest tak, że my Polacy jesteśmy rasistami. Absolutnie ja bym się z tym nie zgodził, gdzie ludzie tak stereotypowo podchodzą i sobie myślą, że czy my jesteśmy rasistowscy. My nie jesteśmy bardziej rasistowskim narodem niż inne narody, które są w całej Europie, niż narody, które są w Stanach Zjednoczonych. Tym bardziej w tej chwili to, co się dzieje w Europie, te ruchy rasistowskie. No, są spowodowane przez napływ uchodźców. Czy to mamy Szwecję, czy to mamy Niemcy, czy to mamy Włochy. No, ale to jest bardzo zła polityka kraju, moim zdaniem. Nie jest to zła ona, uchodźcza polityka, najpierw kraju. Była, najpierw była w jedną stronę za Ta. bardzo, a potem była w drugą stronę za bardzo. Przez tak. to jest zaburzona jakakolwiek równowaga. I nie dziwi mnie. To znaczy, oczywiście jestem przeciwko. E, jakimkolwiek e, agresji, jakiejkolwiek z którejkolwiek strony, ale nie dziwi mnie, że ludzie się e, denerwują w momencie, kiedy ktoś im rozwala kraj od wewnątrz. No tak, a, widzą. No i właśnie, to jest to tak, taka krótkowzroczność, to takie właśnie myślenie, że skoro rozwala nam kraj od wewnątrz, ktoś kto jest innego koloru skóry niż ja, to muszę nie lubić osób, które są innego koloru skóry niż ja. I niestety, ale tak jest, że to, się, że to włazi w łeb człowiekowi i potem człowiek tak myśli, ponieważ to, to, to jest metoda tam no, doświadczeniowa. No. To, to jest to, co ty obserwujesz, to, co widzisz i to ci się zapisuje w tej głowie i ciężko już potem sobie to wyrzucić i przestać tak nagle, pstryk, być rasistą. Znaczy, inaczej, ty nie jesteś rasistą z wyboru, że stwierdzasz po prostu, że będziesz kogoś nie lubił, będziesz komuś umniejszał, to, tu nie ma eugeniki, tutaj nie ma mierzenia komuś czaszek i sprawdzania, ale to są to są takie drobne rzeczy, drobne rzeczy, które teoretycznie nikomu nie przeszkadzają, a jednak jak się je zbierze do całości, to wychodzi z tego kubka wstydu, tak ostatecznie. I tak jak mówiłem, my w latach 90., jak my byliśmy dzieciakami i sobie tam gdzieś lataliśmy, to dla nas to było wręcz niespotykane, żeby, nie wiem, spotkać w Katowicach czy na Śląsku kogoś czarnoskórego idącego ulicą. No, tak, i na pewno bardzo by to zwracało wtedy tak, uwagę. Dokładnie, zwraca to uwagę i mimowolnie zwracasz uwagę, bo to jest dla ciebie coś innego. To jest tak, jak na przykład biały człowiek przybywa na ziemię jakiegoś ludu afrykańskiego, który do tej pory yy, no jest żył to egzotyczne, całkowicie odcięty od świata. No widzisz coś absolutnie. Innego y, widzisz kogoś inaczej wyglądającego niż to, z czym spotykasz się na co dzień. no To, to jest naturalne, że to przyciąga uwagę. Znaczy, no, wiesz, w tym momencie przez to też, że inform przepływ informacji wygląda kompletnie inaczej niż kiedy my żyliśmy w latach 90., no to, tak. jest, to jest różnica absolutna, po, po, wiesz, ponad no w, ka w każdym wymiarze jest to różnica. Więc nie ma co tego porównywać, bo na ten moment, jeżeli dla kogoś jest to egzotyczne, to to, to, to jest egzotyczne w sensie, to, że dla kogoś jest to, to egzotyczne. Bo e, przy tym właśnie przepływie informacji, e, przy tej możliwości zobaczenia wszystkiego, co się dzieje tak naprawdę na świecie i tej różnorodności, jaka na świecie panuje, no to to jest dziwne, kiedy jesteś zdziwiony. Mhm. Tak jest. I, I jedyną opcją, żeby zobaczyć kogoś czarnoskórego, to. Był, było zobaczenie meczu NBA. No, no, tak na dobrą sprawę w, w tych latach 90., lub też odpalenie sobie Misia, y, w scenie, w której y, on też był przecież koszykarzem i grał w NBA. Właśnie, widzicie, y, używamy tutaj słowa czarny, czarnoskóry i tak dalej. Mówimy też o murzynku, murzynie w kontekście historycznym. Y, y, tym, co się działo u nas w kraju, w literaturze itp. I w ogóle, wiesz, to jest też kwestia tego, że ludzi wkurza tak strasznie ta poprawność polityczna, która się gdzieś tam zbiera. I to samo robił YouTube kiedyś, przynajmniej kiedyś pamiętam, że na przykład blokował kanały szachowe, mhm. gdzie było jasno powiedziane, kto bije kogo. Nie? Teraz nie powiem na wszelki wypadek, żeby nam też tego nie zdjęli. Ale, no wiecie, tutaj właśnie chodzi o ten konspekt, kontekst, ko kontekst Jezus, nie konspekt, kontekst twojej wypowiedzi i tego, o czym mówisz. Natomiast poprawność polityczna zaczęła też ludziom doskwierać dosyć mocno, przez co oni stali się przewrażliwieni też w drugą stronę. Czyli, jeżeli widzą kolejną adaptację Netflixa i widzą Małą syrenkę, która jest, no to Disney akurat, ale no dobra, Netflix w tym przoduje. Jeżeli widzą, właśnie małą syrenkę, która dobra, jest czarna. Ale z drugiej strony, to można sobie to traktować, przecież to jest bajka, to jest postać wymyślona. Ale Ola, daj mi skończyć. A, ja tylko mówię, że można w ten sposób przecież też traktować. Ale absolutnie, że tak. I że powinno to koło chuja komu latać, jakiego koloru skóry jest wymyślona postać, która sobie gdzieś nie pływa. jak historyczne postaci Co innego, historycznie... zmieniane i ja tutaj rozumiem oburzenie, bo uważam, że to jest idiotyczne, tak. żeby poprawność polityczna galopowała w tę stronę, Wiesz, ale to było też, też w drugą się... stronę, że na bo... przykład Pewnie, że postaci tak. czarnoskóre były grane przez białe. Oczywiście, ale nikt nie, mówi, ale nikt nie mówi, że, że to jest super. Albo przez ten, Jezus, Breakfast at Tiffany. Przecież ten Azjata tak, był grany tak. przez Białego Gościa. Gdzie to była taka. Ja pamiętam zresztą, jak my z Bilgunem zaczęliśmy robić rzeczy w 2010 roku. No to. Na początkowo oci początkowo ocieraliśmy to... się trochę o rasizm. No. Anna Popek, pamiętam, tak rasistowsko czymś przyjebała, tak. bo ona nas nie znała wtedy kompletnie, nikt nas nie znał wtedy. Marek Włodarczyk e, zrobił skośne oczy a la Hinka Czikulinka. E, i... No Hinka Czikulinka jest też Hinka mocna. Cikulinka to jest, jest, też w to jest mocna rasistowska, rzecz. Mimo, że ja domyślam się, że ani Kaja Paschalska, ani Funky Filon nie mieli... E, Chęci obrażenia kogoś z tego powodu. Nie mieli myśli w głowie, tworząc te piosenki. To jest inna sprawa nie mieli myśli i refleksji <grym> tak. ale nie mieli tego, że dobra, w ten sposób dojebiemy tym, nie? Albo będziemy rasistami. No nie, no na pewno, na pewno nikt nie myślał o tym w tym kontekście, no. Co nie usprawiedliwia głupiego zachowania, bo to już wtedy było dla nas takie what the fuck, co tu się wydarzyło. No i ta poprawność polityczna spowodowała, to jest trochę jak, wiesz, chociażby z tym Pandora Gate, nie? Że w, te, w tym momencie, kiedy to zaczęło być coraz większym cyrkiem, coraz więcej tam się dziać dookoła tego przestawało być to coraz bardziej wiarygodne. I tak samo ten problem się rozmywa, problem rasizmu w momencie, w którym zwraca się na niego tak bardzo uwagę. I my zwracamy na niego teraz tak bardzo uwagę właśnie też z tego powodu, że jesteśmy niedoedukowani w tym aspekcie, w tym zakresie. I kiedy na przykład zaczyna się dyskusja i mamy tylko dwie strony, nie? że albo ktoś komu przeszkadza, że na przykład są czarne elfy u Sapkowskiego, czyli w Wiedźminie nagle mamy czarnego elfa. I to nie jest cza czarny elf, w sensie. Yy, bo są wysokie elfy, leśne elfy, e, czarne Oczywiście, elfy że i tak są. dalej. Nie? Widziałam wszystkie. <laughs> Ale że, że jest czarno skóry. Yy, no i właśnie i. To przeszkadza ludziom, że przecież Sapkowski tak nie pisał. Nie? Albo e, załóżmy, weźmiemy Sandmana, czyli znowu przykład Netflixa, e, gdzie okazuje się, że w e, serialu zrobili śmierć czarną. Mm -hmm. I ludzie też się zesrali, że jak to śmierć? Może być czarna, przecież to była biała chudalaska, nie? a nie czarna e, pełniejsza babka, która e, no, no jest po prostu śmiercią. I e, wtedy Neil Gaiman chyba sam zabrał głos, mm -hmm. że ja pierdolę, przecież że on przeprowadzał też castingi. Ja robiłem castingi i ja chcę tak, no 20, 30 lat temu zrobiłem taką postać, a teraz chcę taką. I chuja mi zrobicie. I to jest bardzo mądre podejście. E, no tylko wiesz, e, Tolkien na przykład no, nie zaprotestuje, jeżeli, nie powie, że mu coś nie pasuje. O... O te postaci z bajek, to ja to też trochę rozumiem w tym kontekście. Znaczy, ja rozumiem, że ludzie są przyzwyczajeni do tej postaci, którą, którą byli karmieni od tylu lat i są do niej przywiązani i tak dalej, i tak dalej. Jestem w stanie to zrozumieć, ale. Trzeba mieć w głowie też to, że na świecie są inne dzieci niż tylko białe dzieci. I może fajnie też jest, jak taka dziewczynka dorastająca zobaczy mm, jakąś księżniczkę, albo jakąś syrenkę, albo właśnie jakąś, jakąś elfikę, elficzkę, czy kogokolwiek, e, który jest podobno, która jest podobna do niej. Przykładnie się chłopiec, odcinek The Office z tymi lalkami, który nie? Który jest podobny do niego. No tak, no bo to jest, wiesz, to jest takie. Które Deryl sprzedawał. No też chcesz mieć właśnie lalkę, czy postać. Podobną do ciebie też chcesz zobaczyć siebie w tej, e, tej bajecznej, jakiejś takiej wymyślonej postaci. Ale co no. nas. Więc to, co, nie co, powinno, co to nie powinno w ogóle mieć. Ale co ciebie obchodzą starybu? te czarne dzieci? No. Co ciebie obchodzą one, skoro jeżeli zapytasz jakiekolwiek dzieci z twojego otoczenia, weź nawet setkę dzieci, to powiedzą ci, jaką chcą lalkę? Białą czy czarną? Ja na przykład marzyłam zawsze o czarnej lalce dobra, Barbie. dobra, to ty. A ja mówię. O... Mama mi kupiła taką bardzo, bardzo Ola... opaloną, masz korzen... nie było ty masz... takiej. No. Ty masz korzenie wiadomo jakie, więc nie, nie możesz się wypowiadać. Więc ja marzyłam temat. o takiej lalce. Nie chciałam na przykład, że wszystkie te lalki Barbie były białe, z białymi włosami. Nie blond o to chodzi. No dobra, inaczej. No. Jeżeli zapytasz kogokolwiek, kto mieszka w Polsce żeby z najbliższego otoczenia, żeby zapytał dzieci, jak, jaką chcą. Jak zapytasz białe dzieci, to będą no, chciały. No, ale o tym mówię i dlatego chodzi mi lankę, o to, pewnie. że ludzie nie patrzą na to, co jest globalnie, bo ich to nie dotyczy, bo nas nie dotyczy to, że naszym sąsiadem jest co, co drugi sąsiad to jest czarna osoba nie dotyczy nas to więc my tego nie widzimy po okay, prostu no i ignorujemy mnie dotyczy, troszkę nie dotyczy, ten fakt Nie to też nie dotyczy ale na przykład dlatego... to była myśl moja kiedy było to oburzenie o mojej ręce pomyślałam sobie hej na świecie są małe dziewczynki które są też Jasne. kawajkami albo mają, są czarne ale ty jesteś, albo Ola, doedukowana. są azjatkami i może one też chcą wyglądać jak postać z bajki więc Ale ja to Ola rozumiem. ty jesteś doedukowana i nie jesteś ignorantką e, i... Och dziękuję ci bardzo i... Chodzi mi Właśnie o to, po to. Chciałam nagrać odcinek, żeby to usłyszać. Chodzi mi o to, że my żyjemy w swojej bańce. My nie mamy osób, które są innego koloru skóry tak bardzo na co dzień. Jasne, że jest ich coraz więcej i, co, i mamy teraz rzecz, która nam, na którą też zaczynamy narzekać dosyć mocno, czyli uchodźców z Ukrainy, z kraju objętego wojną i zaczynają się powoli niesnaski, bo to już trwa dwa lata, no i są tutaj niektórzy, którzy... Którzy robią jakieś rzeczy, które się nie podobają Polakom. Tak, jak Polacy wyjeżdżający na no granicę, tak, różne pamiętajmy rzeczy. Pamiętajmy o jednej no. nadrzędnej rzeczy też. To jest też bardzo ważne, żeby to wybrzmiało i żeby to ludzie zrozumieli. Rasizm nie ma koloru skóry. Generalnie. A paradoksalnie nie ma po prostu koloru skóry. Rasistą może być każdy. Zresztą czarni są bardzo często mocno rasistowscy w stosunku do białych. Czy to też ze względu na lata opresji, załóżmy w Stanach Zjednoczonych i to, że teraz mogą sobie tam teraz pozwolić na dużo więcej, czy, czy chociażby jeżeli weźmiemy pod uwagę RPA, Republikę Południowej Afryki, przez Apartheid, który tam był, teraz na przykład wielu białych farmerów jest tam zagrożonych, boi się o swoje życia. I tak samo Czarni na przykład są często, mogą być rasistowcy w stosunku do osób azjatyckich. I, i tak po prostu jest. No, rasizm nie ma koloru skóry, bo dotyczy przede wszystkim tego, że nie lubisz kogoś z powodu jego koloru skóry. Nie dlatego, że ty jesteś biały, bo możesz być tak samo czarny i kogoś nie lubić, kto jest innego koloru skóry niż ty. Mhm. I e, widziałem na przykład. Azjaci. To jest dosyć duży problem. A, ja cię, a ja też traktują rasistowsko bia, białych, białe osoby. Tak, no. to jest dosyć takie. I, ta, I tak możemy w kółko robić, po, popularne. bo to wszystko wynika z różnych doświadczeń życiowych. To nie wynika z genetyki, to nie wynika z tego, jaki ty masz pigment. To wynika z tego, jakie jest Twoje doświadczenie i Twoich ludzi, Twojej mniejszości, czy też większości, Twojej rodziny, Twojego otoczenia, Twojej kultury. To jest niestety to. Tak samo to widzicie, rasizm i nacjonalizm są gdzieś blisko siebie. Nie mówię, że to są wymienne rzeczy, lub też każdy rasista jest nacjonalistą i na odwrót. Nie, 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 absolutnie. Chodzi mi tylko o elementy działania. Jesteś skoncentrowany, dlatego, bo czujesz się częścią jakiejś kultury, czujesz się częścią jakiejś tradycji, jakichś wierzeń, jakiejś rodziny i jakichś bliskich osób. I dlatego. Jeżeli ktoś zachodzi ci za skórę, na przykład wkurwiają cię ruscy, bo zawsze ruscy, no masz straszne doświadczenia z ruskimi, cała Twoja rodzina miała, albo Ukraińcy, albo Niemcy, nieważne. Nie będziesz ich lubił po prostu tylko dlatego, że są z danego kraju. I To samo jest z kolorem skóry, niestety. E, natomiast no ja, ja na przykład widziałem na TikToku kiedyś, e, kiedyś całkiem niedawno, e, dziewczynę, która. E, czarnoskórą, która miała całą listę przezwisk alfabetyczną na białych ludzi, nie? Od A do Z. Jak ich nazywać, żeby ich obrazić? I niektóre były takie wymyślne, niektóre były po prostu chujowe, nie? Ale po prostu miała całą listę i no oczywiście no, czarna społeczność nie oburzyła się na to, tylko, tylko biali się oburzyli a propos tego. Natomiast gdyby była odwrotna sytuacja, to oburzyliby się wszyscy. I... I teraz tak, dlatego, dlaczego o tym mówię, o tym rasizmie yy, i o tym, że nie ma koloru skóry? No bo mamy ten przykład tej Lizy, która y, rzuciła swojej przeciwniczce, y, że jest y, co ona tam powiedziała, że jest białą pizdą. pizdą no, y, więc y, no w ogóle też określanie narządem płciowym kogoś, nie, że jest pizdą, czyli co pizda jest gorsza od chuja, no nie wiem. <śpiewanie> powiedziała jakieś. No co miałem, <śpiewanie> za... penisem? No, no tak, ale wiesz, chodzi o to, że ta Liza nawet sobie nie pomyślała, podejrzewam, o tym, co ona mówi i co ona robi. I być może nie miała żadnej refleksji w głowie. No, ja też nie, nie posądzam ją o jakiekolwiek refleksje. Później zresztą ona rzuciła przeprosiny, które były takie. Wiecie, jak jest. Zresztą miała też jakiegoś TikToka, czy... Ona najpierw szła w zaparte w rozmowach. W a tak, to, widziałem. Że, że ona przecież może tak mówić, bo sama była... A tak, że, że ją tak określali. Że ją tak określali w ogóle, a potem wystosowała takie pisemne przeprosiny, które wyglądały, jakby były napisane przez kogoś. Nie wiem, może przez chat GPT, ale też były niefortunne dosyć. No, ale to jest właśnie no, to. Takie też takie Czy trochę To, były... że ktoś ciebie nazywa w jakiś sposób, oznacza, że ty musisz go nazywać w ten sam sposób. Jeżeli ktoś cię kopie, to znaczy, że ty masz też go kopać. Nie, można to z... zrobić w zupełnie inny sposób. Ktoś cię kopie, zgłaszasz to odpowiednim osobom już cię przestaje tak, kopać ja właśnie, i to on jest. Ja właśnie nie rozumiem tej logiki takiej, yy, gdzie ktoś myśli, że jeżeli on przez lata yy miał coś tam, yy, czegoś mu brakowało albo był uciskany i tak dalej, to Teraz, jeżeli już to ma, to on może robić dokładnie to samo, I na w drugą tym właśnie stronę. polega rasizm. To jest niestety. właśnie to jest problem duży. I, no. I to jest właśnie wąż zjadający własny ogon, bo to przeskakuje, to jest jak z vendetą. No jak właśnie z czymś, że zabijasz, ktoś zabił ci syna, to ty zabijasz jemu syna. I zaczyna się no tak. wojna pomiędzy rodzinami. No to nie jest żaden. To nie jest argument, rozwiązanie. To nie jest, to nie jest logiczne. To, to jest nie jest rozwiązanie i pokazujące właśnie tylko, no ale widzisz, to się obudzili nagle ludzie w Polsce, że jak to, że. Że ktoś y, czarnego koloru skóry, może coś, y, że to oni jest rasistą. Nie, no przecież do tej pory było zupełnie inaczej, nie? że to nas się określano, y, nas tak określano, nie? że to my jesteśmy no. biali, y, posiadający władzę y, i tak dalej. Maja Staśko uważa, że. Liza mogła tak powiedzieć, bo sama była y, uciśniętą. Y, Maestaszko tak y, powiedziała, że Liza mogła tak powiedzieć. Zawodnicy Free od lat wyzywają się w sposób skrajnie homofobiczny i seksistowski. No to tak jest, no to prawda. Na, scen na scenie konferencji dochodzi do aktów przemocy fizycznej i psychicznej, rzucania przedmiotami, kopania, powiem się, groźby morderstw i gwałtów czy obrażania rodzin. Gdy to krytykowałam, byłam ośmiewana i hejtowana, a walka z dyskryminacją przedstawiana była jako przesada. A, czyli majestaśko mówi o sobie tutaj, <laughs> oczywiście, ale tu nie chodzi o ciebie, Maja. Nagle ci sami ludzie, którzy ośmiewali walkę z dyskryminacją i nękali osoby prowadząca, a także popierali groźby śmierci, krzyczą o rasizmie. Gdy Czarnoskóra Ukręka obraziła Białą Polkę, e, to wylewa na nią potworne rasistowskie bagno z inwektywami, groźbami masowo wysyłanymi w jej stronę. Dziewczyna przeprosiła. No dobra, e, okej. Okay. Liza przeprosiła to ważna umiejętność, a teraz czas na przeproszenie zawodników, którzy z tej samej sceny rzucają inwektywami. No i tutaj już nie będę ich przytaczał. Każdy z tych e, zachowań zasługuje na przeproszenie i potępienie, bo stanowi dyskryminację. No, słuchajcie. E, Majestatko oczywiście powiedziała, że no, kiedy ja o tym mówiłam, to nikt nie słuchał. Nie, to nie jest tak. Tylko chodzi o to, że e, Polska nie jest przyzwyczajona do tego, że nagle dostaje czymś takim wryj. No bo nie jest Polska przyzwyczajona. Jak już mówiliśmy tutaj od e, początków, u nas to nie było nigdy problemem. Oczywiście w stosunku do innych państw, w których to stanowiło problem. I e, kiedy coś takiego się dzieje, nagle się okazuje, że wow, czyli jednak e, czarna osoba też może. E, Czarnoskóra osoba też może coś powiedzieć komuś w Polsce i może to być obraźliwe. Czyli to jednak nie, nie tylko my jesteśmy rasistami. I widzisz, ja na przykład nie uważam, że ten to co Liza powiedziała, żeby to, żeby ona sobie pomyślała, że jest to nacechowane tak mocno rasistowsko, ja nie wiem, co ona, ona, sobie ona sobie po sobie prostu kurwa głupio to rzuciła. Owszem, ona mówiła coś tam jeszcze w jakimś Insta Stories o przewadze genetycznej, o... Przecież powie... mówiła kiedyś też, w którym się rówi... wyciągnęli, że ona nie może być rasistką i ona może sobie mówić, co chce, e, bo czarni nie są rasistami. No, no właśnie, no to to jest absolutna gówno prawda. Że to jest, działa w jedną stronę. Ale widzisz, ta przewaga genetyczna, to też mówią, to dominacja genetyczna, to mówią, to też biali zawodnicy do białych innych zawodników, więc o co chodzi kurwa, no to, to nie jest rasistowskie konkretnie. Z jednym się zgodzę tutaj na pewno z Mają Staśko, e, że absolutnie to nie jest pretekst, to, że Liza zachowała się w taki sposób, do tego, żeby być rasistowskim w stosunku do niej. No. Ją obrzucać inwektywami, no bo to jest czy znowu, ksenofobicznym, znowu czy nacjonalistycznym. To, samo, to jest, to jest tak. cały czas kurwa napędzanie tego jednego konia, który po prostu sam się dusi na, na pętli, którą ma zamocowaną na szyi. I musimy się oduczyć. Tak samo być na maksa przewrażliwionymi w stosunku do tej poprawności politycznej, że o nie, Netflix wybiera tylko teraz czarne osoby. Ale tak samo musimy się oduczyć, i mówię tutaj, tak mi się wydaje do, do tych ludzi, którzy czują się tym wszystkim mocno urażeni, że czasami tutaj nie chodzi o to, że ktoś naprawdę tutaj jest rasistą, tylko o, o taką trochę ignorancję, którą można wytłumaczyć. No i tak jak mówię, ten rasizm nie ma tutaj koloru. Widzisz, tak jak wspominaliśmy o tych latach 90., -tych, w, na przykład na Śląsku, na Śląsku dużo mocniej rasistowsko podchodziliśmy do osób pochodzenia romskiego, do tak zwanych cyganów, do których, których było bardzo dużo wtedy w naszych śląskich miastach i którzy stanowili dla nas realny problem, bo tu kradli, tutaj e, mieszkali w, w tych swoich e, komunach. komunach, gdzie tam się człowiek nie zapuszczał, e, bo wiadomo, że można, mogło to się źle skończyć, no ale tak zwykle jest, no to się nazywa getto i nie zapuszczasz się do jakiegoś getta, bo tam nie ma nikogo, kto jest e, z twojego jakby otoczenia, tylko to są ludzie, którzy się od ciebie różnią i dla nich to jest egzotyczne i dla ciebie to jest gdzieś tam egzotyczne i inaczej się na to patrzy. Niestety taki jest i te podziały będą często, i będziemy mieli dwubiegunowość z tym związaną, i tak będzie troszeczkę zawsze, nie? I tylko wydaje mi się, że możemy trochę to jednak zwalczyć, podchodząc do tego może nie tyle bardziej liberalnie, co z większym zrozumieniem. Żeby zrozumieć, że nie wszystko musi być podsycone rasizmem, czy to ta Twoja twarz brzmi znajomo, czy wypowiedź tej Lizy, ale tak samo nie musimy. Też się tak burzyć, kurwa, w momencie, w którym e, nagle mała syrenka jest czarną syrenką. No też można by włączyć trochę empatii i pomyśleć w o obie tym strony. Tak, że to faktycznie może być dla kogoś obraźliwe i też się nie unosić, jeżeli ktoś ci mówi, hej, to jest dla mnie obraźliwe. O tak, zdecydowanie. Jeżeli ktoś mówi ci, nie chce być tak nazywany, to po prostu tego no. nie mów. No. Nie mów w ten sposób. Naucz się, że jeżeli ktoś cię prosi o to, to tego po prostu nie rób. Bo po co masz to robić? No tak na dobrą sprawę. I. E, na tym też polegają te generalnie free fighty, na to, żeby obrazić przeciwnika, i rzeczywiście tam są zarzucane homofobiczne treści bardzo mocno i tutaj też mają stać ma rację nie? w tym wszystkim, że na to nikt nie zwraca uwagi, że ktoś tutaj rzuca temu, że ten jest taki i taki, no to na to nikt nic nie reaguje, no bo, no bo nie, a tutaj nagle jest oburzenie. I mówi o tym kurwa cała Polska, bo to jest dla nas zaskoczenie, to jest wiesz, to jest ci, którzy byli tacy wkurwieni na tę poprawność polityczną. A, ha, ha, mamy was! Mamy was. Czyli chodzi o to, że, wiesz, oni nagle poczuli się zauważeni, że patrzcie, a jednak to jest realny problem. To, o czym mówiliśmy cały czas, że nie tylko my, biali mężczyźni yy, i kobiety... I jesteśmy rasistami. Kobiety? Musiałem dodać, bo inaczej by było a kobiety. No i to jest właśnie kolejna kurwa taka rzecz, że czasami to jest łapanie za słówka, czasami jest to wyciąganie z kontekstu i doszukiwanie się dogrzebywanie ideologii, której kurwa nie ma, no czasami ktoś po prostu chce kogoś obrazić, bo kogoś nie lubi, a nie dlatego, że ma, że jest rasistą. Także, słuchajcie, nie obrażajcie się, bądźcie dobrzy, dobrzy dla bliźniego swego, jak dla siebie samego i serio, więcej zrozumienia w obie strony, ale też zrozumienia dlatego właśnie, że ktoś może stawiać granice i ma do tego prawo po prostu. No bo umówmy się, w umówmy się tak generalnie, że rasizm jest bardzo dużym problemem I, i to jest straszne i on działa we wszystkie strony, jest jak ha. Chaos, który jest ośmioramiennym, kurwa tam, bytem i działa we wszystkie strony, niezależnie od koloru czy czegokolwiek, czy wielkości nosa, czy czegokolwiek. Naprawdę, rasizm działa we wszystkie strony, jest problemem, nie jest należy żyliwy. go ignorować, należy go zwalczać, ale też potrzebujemy wszyscy jakiegoś tam więcej zrozumienia i empatii, tak jak powiedziała. I tyle od nas. Dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia w kolejnych papierach, papierkach, popcornerze i tak dalej. Do usłyszenia. Pa. Jo.